Na program zaprasza Agencja Artystyczno-Koncertowa Koral, Twój nieodzowny partner przy organizacji imprez z udziałem gwiazd estrady. Dziewiętnastego marca miała miejsce prezentacja wyjątkowej książki i o tym dzisiaj porozmawiamy. Towarzyszyć nam będzie również muzyka oraz poznamy sylwetkę kolejnego wykonawcy śląskiej sceny muzycznej. No cóż, zapraszam na program. Podejmujemy w Izbie Ustarki sporo ciekawych tematów. Wskazujemy miejsca, które naszym zdaniem warte są uwagi. Dzisiaj skupimy się na wyjątkowym wydawnictwie i wydarzeniu. Skąd wziąć miłość? Niebanalną, jak ją przeżyć? Skąd wziąć chłopca i dziewczynę, by uwierzyć, że istnieje taka miłość, że być może raczej trudny do zgryzienia to jest orzech? Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Chciałbym znaleźć taką miłość i zobaczyć niebanalną wraz z dziewczyną, co to znaczy? Czy to zdarza się na świecie, czy być może chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech? Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. I spotkałem na mej drodze właśnie ciebie. Skąd naprawdę tam się wzięłaś, dotąd nie wiem. A wynikła wielka miłość, tak być może, chociaż trudny do zgryzienia to był orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Czy to będzie taka miłość niebanalna? Czy historia ta okaże się fatalna?
bo naprawdę to przewidzieć nikt nie może. Jaki trudny do zgryzienia będzie orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Niebanalna miłość zdarzyć nam się może, chociaż trudne do zgryzienia to jest orzech. Gmina Lubomia, w której cyklicznie goszczę i przygotowuję kolejne odcinki programu Rozmów w Izbie Ustarki, może poszczycić się szerokim wachlarzem przedsięwzięć, między innymi artystycznych. Dzisiaj razem ze mną przy stole, przy aromatycznej kawie i herbacie, pani Bogumiła Godoj, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubomii oraz pani Maria Franiczek, nauczycielka historii, scenograf przedstawień z udziałem pracowników Szkoły Podstawowej w Lubomii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkańcy Lubomii zdołali się już przyzwyczaić do corocznych koncertów noworocznych. Skąd taki pomysł w placówce w Lubomii? Koncerty noworoczne zaczęły u nas funkcjonować od roku 2010 jako występy muzyczne naszych uczniów. Z czasem dołączyliśmy występy jasełkowe, a w 2013 roku zaproponowałam mojej Radzie Pedagogicznej, abyśmy my, nauczyciele, również dołączyli do występów uczniów. No i tak w zasadzie już od 12 lat nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, nasi absolwenci, rodzice, a w tym roku i uczniowie biorą udział w przygotowywaniu tej trzeciej części, tak zwanej szopki noworocznej. To pokazuje, że warto przygotowywać takie spotkania i każde to spotkanie jest niezwykłym spotkaniem łączącym pokolenia. Pani dyrektor, zwróciła Pani uwagę na to, że zaproponowałam Radzie Pedagogicznej, pracownikom, żeby podjęli to wyzwanie i uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Było łatwo? Byłam bardzo pozytywnie zbudowana, nie musiałam w ogóle prosić. Podrzuciłam temat i nauczyciele bardzo chętnie przystąpili do tego działania, a pani Maria Franiczek już od 12 lat jest pomysłodawczynią i reżyserem tychże spotkań. Poza tym każde to spotkanie, każda próba jest taką nieformalnym spotkaniem, które i nas, nauczycieli, nasze grono pedagogiczne bardzo również połączyła w sposób taki bardzo koleżeński. Ze względu na panujące obostrzenia, tegoroczny koncert noworoczny przyjął nieco inną formę. Bez publiczności, ale online. Chyba właściwa osoba, aby odpowiedzieć na kolejne pytanie. Pani Mario, jak się pracowało w tych nieco trudniejszych warunkach? Więc ja chciałam stwierdzić, że koncerty noworoczne już na stałe zapisały się w życie naszej szkoły. Są one formą takich spotkań z ludźmi, których możemy nazwać przyjaciółmi szkoły i są także formą promowania wizerunku naszej szkoły na zewnątrz. I zawsze nas napawał dumą fakt, że z roku na rok liczba widzów się zwiększała na koncertach noworocznych, ponieważ przychodzili sobie widzowie oglądać występy naszych dzieci, instrumentalne, występy muzyczne, występy w przedstawieniach jasełkowych i wreszcie koncerty noworoczne w wykonaniu nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i absolwentów naszej szkoły. No i przyszły bardzo smutne czasy związane z pandemią koronawirusa. Ale myśmy jedno wiedzieli na pewno, że nie możemy zawieść naszych widzów. Wobec tego koncert musi się odbyć. No i zrodził się pomysł, żeby ten koncert odbył się w formie nagranego filmiku. Ja miałam taki pomysł już, żeby ten filmik nakręcić wokół hasła „Jesteśmy na wczasach”, bo tak sobie przygotowywałam na koncert noworoczny. No ale potem po dłuższym zastanowieniu się doszłam do wniosku, że tak troszeczkę można z humorem podejść do symbolu naszych czasów, czyli do masek i maseczek, które przecież chronią nasze zdrowie. No i powstał film „Historia masek i maseczek po śląsku”.
z głównym takim wątkiem i z podkreśleniem tego, że to przecież Ślązacy wymyślili te maseczki już od czasów prehistorycznych, po czasy współczesne, no i z główną rolą Gwary Śląskiej w tymże filmiku. No i ja myślę sobie, że po przyjęciu tego filmiku na stronie internetowej szkoły znowu się możemy bardzo, bardzo cieszyć, bo kilka dni temu oglądałam tą stronę i tam już było ponad 2200 wyświetleń, co nas bardzo cieszy i bardzo dziękujemy wiernym nam widzom i przyjaciołom szkoły. Spoglądam w oczy pani dyrektor i widzę ten zachwyt. Czy przez przypadek nie przeszło pani przez głowę, żeby powstała mała filmówka w Lubomii, jeżeli chodzi o szkołę? Mając tak zdolną kadrę i nauczycieli niepedagogicznych, całkiem możliwe. Każde ze wspomnianych wydarzeń jest tak realizowane, o czym już po części pani wspomniała, by nie zabrakło w nim wartości historycznych oraz tej naszej ważnej śląskości. Taki bardzo ważny, chciałoby się powiedzieć, element naszej małej ojczyzny. Niewątpliwie myślę, że chwaląc się dorobkiem kulturowym swoich przodków, trzeba go w pierwszej kolejności poznać. A dokumentami naszej małej ojczyzny, bo każdy taką małą ojczyznę posiada, są bez wątpienia w naszym przypadku piękna Gwara Śląska, obyczaje, zwyczaje, baśnie i gotki. I nasza szkoła już od wielu lat w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej spełnia elementy edukacji regionalnej. Ja myślę, że bez wątpienia takim przełomowym rokiem był rok 2001, kiedy nasza szkoła otrzymała imię Brunona Strzałki, wielkiego lubomianina, autora godek i bojek śląskich. No i wtedy stało się jasne, że twórczość Brunona Strzałki będzie wykorzystywana w inscenizacjach z udziałem naszych dzieci, dzieci i młodzieży, naszych wychowanków. Ktoś kiedyś powiedział takie bardzo mądre zdanie, że dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele są po to, żeby im pomagać te skrzydła rozwijać. I w tym obszarze powstała taka innowacja, pierwej to było blank inaczej niż dzisio, w ramach której zrobiliśmy inscenizację 10 godek Brunona Strzałki na podstawie scenariuszy, gdzie ta Gwara Śląska rozbrzmiewała wspaniale, poza tym integrowała uczniów, którzy musieli poszukać stroje, musieli poznać bardziej tą Gwarę Śląską, przez co poznawali także historię Śląska, co nas znowu bardzo, bardzo ucieszyło. Czyli tutaj już pani wspomniała o tej bardzo ważnej dacie, jeżeli chodzi o Lubomię, gminę Lubomia, 19 marca, bo właśnie tego dnia miała miejsce prezentacja książki, o której już pani wspomniała, opracowanej przez panią dyrektor szkoły w Lubomii przy wsparciu nauczycieli tej szkolnicy. Już po części poznaliśmy ten temat tej książki, ale pani dyrektor, tak naprawdę o czym jest ta książka? Dla kogo ona jest adresowana? Celem powstania tej publikacji było właśnie przybliżenie godek i bojek śląskich naszego patrona, które godki te bardzo mocno osadzone są w realiach naszego lokalnego środowiska. Ale tak jak już wspomniała pani Maria, godki te napisane są piękną gwarą, ale zawierają wiele archaizmów. Dla młodego czytelnika już niekoniecznie zrozumiałych. Dlatego zrodził się pomysł, aby wypracowane przez lata scenariusze zgromadzić w jednym miejscu, właśnie w takiej publikacji, która przyczyniłaby się do zwiększenia czytelnictwa, do rozpropagowania gwary, o tym, żeby też dzieci pamiętały, jakie były tradycje, jakie były kulinaria, jak to rychtowano kiedyś do szkoły, jakie są zwyczaje śląskie, żeby to wszystko ocalić od zapomnienia. Dlatego też prócz właśnie tychże godek, scenariuszy godek bojek śląskich znalazły się również ilustracje wykonywane w ciągu wielu lat do konkursów organizowanych przez naszą szkołę, jak i również godki napisane przez naszych absolwentów, w jakiś sposób też inspirowane twórczością Brunona Strzałki.
również znajduje się króciutki rys naszych wystąpień, tak zwanej szopki noworocznej podczas koncertów noworocznych. Myślę, że będzie to publikacja warta wspólnego obejrzenia rodziców z dziećmi, ale dedykowana jest specjalnie dla uczniów naszej szkoły, dla ich rodziców i mieszkańców. Całość tego wydawnictwa, tej publikacji, to wiązało się z jakimś projektem, czy to wyszło po prostu od Was? Tak. Wydanie tej publikacji było możliwe dzięki wsparciu tutaj właśnie LGD Morawskich Wrót. Napisaliśmy projekt i dzięki ich wsparciu finansowemu została zrealizowana i wydana ta publikacja. Bo gdyby być szczerym, to przejść obojętnie wokół takiego projektu, oj, byłoby chyba strasznym grzechem. Pani dyrektor, kiedy wspominała Pani o publikacji, o tym wydawnictwie, to pojawiało się kilka razy słowo śląskość, Śląsk, gwara. Jak to jest z tą gwarą na co dzień? Jak postrzegana jest w lubomskiej szkole? Czy uczniowie mają zielone światło na posługiwanie się gwarą? Nasza szkoła stara się czynić jak największą jakość, najlepszą jakość edukacyjną, także i w zakresie, jeżeli chodzi o język polski, ogólnopolski. Nasi uczniowie, idąc do szkół średnich, potem pisząc maturę, muszą posługiwać się ładnym, ogólnopolskim językiem. Dlatego też zwracamy dużą wagę, przykładamy do poprawności właśnie języka polskiego. Na lekcjach, niemniej na przerwach, na spotkaniach nieformalnych, wycieczkach nasi uczniowie posługują się gwarą, a nieraz i nauczyciele żartobliwie zwracają się, używając zwrotów gwarowych. Także zielone światło na nieformalnych spotkaniach, na przerwach jest, na lekcjach jednak dbamy o to, by był to polski, ładny język. Drodzy Państwo, strasznie żałuję, że moje dwie pierwsze cyfry numeru PESEL są takie, a nie inne, bo chętnie zasiadłbym w ławce w lubomskiej szkole. Mam czego żałować. Tradycje szkolnictwa w Lubomii sięgają początków XIV wieku, bo już w 1303 roku mowa jest o kleryku, który poza tym, że miał uczyć dzieci, to był również sługą kościelnym, śpiewakiem i dzwonnikiem. Od września 2012 roku obowiązki dyrektora podjęła pani Bogumiła Godoj, która z wysoko wykwalifikowaną kadrą zamierza stale podnosić jakość pracy szkoły. Ważnym celem wpisanym na stałe w działania Szkoły Podstawowej imienia Brunona Strzałki w Lubomii jest promowanie działań szkoły i jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym. Tradycją stało się organizowanie koncertów noworocznych. Pierwszy odbył się w 2010 roku. Był to koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu uczniów. W kolejnych latach łączono koncerty z jasełkami. Od 2013 roku w przedstawieniach brali udział nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i często także rodzice uczniów. Z roku na rok zarówno pomysły na scenariusze, jak i występy stały się coraz bardziej spektakularne. W roku 2021 ze względu na pandemię koronawirusa niemożliwe było zorganizowanie koncertu. Zdecydowano jednak, że przedstawienie pod tytułem Historia Maski zostanie zrealizowane online. Na planie spędziliśmy z kamerą kilka dni, dobrze się przy tym bawiąc. Efekt końcowy, jak i ilość odsłon przeszła najśmielsze oczekiwania dyrekcji. 19 marca odbyło się wyjątkowe spotkanie z okazji promocji książki pod tytułem Pierwej to było blank inakszy niż dzisią, czyli obraz mojej małej ojczyzny w inscenizacji Godek i Bojek Śląskich Brunona Strzałki – Nasze skarby. Celem publikacji jest upowszechnienie godek i bojek związanych z lubomskim środowiskiem lokalnym w sposób przystępny dla współczesnego czytelnika. Często bowiem, ze względu na występujące w tekstach godek archaizmy, były one trudno zrozumiałe dla młodego odbiorcy. Książka ta ma zachęcić dzieci i młodzież do czytelnictwa, przybliżyć gwarę śląską, przypomnieć i zapoznać z bogatą tradycją, kulturą, miejscami historycznymi oraz topograficzno-przyrodniczymi gminy Lubomia. Partnerem programu jest Radio Bercik, najlepsze radio w sieci www.radiobercik.eu. Można by rzec,
szkoła jak szkoła. Jednak zaangażowanie dyrekcji oraz rady pedagogicznej i personelu pracującego stawia lubomską szkołę na czele peletonu placówek, gdzie uwaga, pożytecznie wykorzystuje się każdą chwilę, a przekazywanie wiedzy uczniom to prawdziwy majstersztyk. Pięknie dziękujemy za tak miłe i ciepłe słowa. Dziękujemy również za zaproszenie. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku w murach naszej szkoły będziemy mogli gościć wszystkich naszych sympatyków i przyjaciół szkoły. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, a korzystając z tego czasu i miejsca, chciałyśmy już zaprosić na kolejny koncert noworoczny. Tym razem jesteśmy na wczasach i będziemy się wszyscy w przyszłym roku bawić na wczasach w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. I zapraszamy. Przyjmujemy to zaproszenie, bo nie może być przecież inaczej, a ja ze swojej strony dziękuję za odwiedziny w Izbie Ustarki i trzymam kciuki za kolejne udane przedsięwzięcia. Dziękujemy bardzo. Ja, Joe!
halo! Starko! No ja, patrzcie, dali liście dziołchy, ale że nie rada, żeście też tu do mnie przyszły. Pójdźcie, pięknie siednijcie se, witam was, pięknie siodejcie. Starko, mamy fest problem, fest. Jaki? Ja, bo my się tak chciały, narychtowały my się fajnie, pięknie. No, chciały my iść ze święconką i tak nie umiemy się dogadać, co w tym koszyczku ma być wsadzone. No to co się święci, to się święci przede wszystkim jedzenie. Tak się no ze święconką, tak w sumie nie? Co? No ale no. Nie, no chleb, sól, masło, chleb. No nie wiemy dokładnie. No masło to tak może się roztopić, ale kąsek wusztu, syr, syra jakiegoś, przede wszystkim te jajka. Jajka pomalowane. Kruszonki, no. Ja gdzieś się pomalować nie malowała, ale już ich obheklowała. To też tak do ozdoby możecie dać, ale najlepsze to są te jajca uważone, takie kruszonki fajne do koszyczka dane. A to jak ty robisz te jajca, Starku? Jajca no uważa, rozmańcie, wiesz, kiedyś nie było tych rozmaitych barwników, takich jak teraz, ale się szupy zbierało z cebulę, w ciepło do garca i w tym się ważyło jajca. A najlepszy ta farba z tych szupów, chytały białe jajca. Jak się uważyły, były fajne, takie, no jak zależy, jak długo się to ważyła, bo żaden nie zagląda jak w pośrodku, ale były fajne, brunotne. Mm. No ale też nie było farbów takich, żeby to malować. Albo apcy bildrowe, jak to teraz jest modne, naklejka na jajce, już je pomalowane, to, bez roboty. To my właśnie tak zazwyczaj robimy. Te owijki. No, albo owijane tam jakoś. Ale my za dziołchy, to pamiętam zawsze w Wielką Sobotę, z mamą, ze Starką, my się udały do kupy i robiły te kruszynki. Ale to tak się robiło, no trochę to było według mnie niebezpiecznie, ale piękny efekt był. Na kąsek de klika, zazwyczaj z gutaliny, tak jak był, jak duma to się miało, albo z krauzy taki de klik jak był, nalało się kwasu solnego. Trzeba było fest dawać pozór, żeby się tym nie poparzyć. Ale dziecko nam starzyk ustrugał takie patyczki, my te patyczki tunkali w tym kwasie, trzymali my w jakiejś szmatce se to jajko, żeby nam na ręka nie kapło i co komu się zabogło, to se tam muster na tych jajcach malował. Wiecie, jak to było piękne? Super. Każdy miał większy, nigdy nie było dwie te same. No na pewno. No dokładnie, a powiedz mi, Starko, tu masz takie jajko. Jak to jest ach, zrobione? Je, dziołchy, też tym kwasem? Nie, to wam powiem, to mam jajko, jak tu widzicie, musicie to poczytać, z którego roku to jest? 1989. No, to wam powiem, to mam taką moja w domu peryłka. Wyciągam to jedno raz do roku na Wielkanoc i sedową dziecko na ten stół wielkanocny. To mam taką pamiątka po ciotce od mojego chłopa, kiedy mieszkała w Gogolinie. A malowała takie jajca, nie wiem, czy to idzie powiedzieć malowała, bo to bardziej szkroba, bo to się szkrobie, do cepelie. I ja wam powiem, jako ona miała zgrajwka, i no jak przy dzieciach, wiecie, obstoło mi, no to jedno, ale se go tak schranią, tak se go szanuje. To je taki nożyk miała ta ciotka w ręce, ale to już było w takich jakichś tam barwnikach od niej. Miała se tam przepis i se to farbiła te jajca. Ona siedziała, nożyk w ręce i szkrobała, tu z tobą gadała, za chwilę obejrz jajco gotowe. To już miała taką wprawa. Taką miała wprawa. Super. A mnie zaś go dała jego ciotko, jako też to tak umicie, tak nie zaglądając. A ona mi pada, a jako ty umiesz heklować, też na to nie zaglądasz, a ci to przybyło. Każdy moja babcia też tak właśnie potrafiła robić. Ja? Tak może szkrobać. Nie aż tak perfekcyjnie, ale też, ale ja, ona też fajnie szkrobała. Zawsze co roku, jak jeszcze nawet moje synki jeździły ją posikać w lany poniedziałek, to zawsze za te sikanie dostawały te jajca. No właśnie, bo kiedyś dowali jajco za posikanie. Ale ja mam pamięta jeszcze nic. U mnie dziecko ją już trzech synków, to ja bym powiem, ja nigdy tam tych jajec tak dużo nie ważyła. Te pora kruszunków, ino, bo synki nie były chętne, żeby te kruszunki robić, żeby tak ino było na stole. Ale wam powiem, w ten poniedziałek wielkanocny, to już rano w czas te synki szły sikać, roztomańte dziołchy. I niż my z moim chłopem śniadani zjedli i przyszli z kościoła, to my już na stole mieli pełno tych jajec. Kruszunki, a pluzyny, jakieś tam coś do zagryzienia, jakiś batonik czy czekolada, bo to kiedyś tak te łebki chodziły sikać. A jak stary szoł sikać? To co się mu dawało? A stary to mu tam zawsze poleć dali. Jak chłopu, no i potem wiesz tak, to pora... fajnie sikali, bo sikali wodą, a teraz tymi parfumami, bo to śmierdzi, głowa cała, tarko.
ja tego nie umiem czuć. No. I u mnie wszyscy w domu wiedzą, że mnie nie wolno perfumami tak. psikać. Ja też je tym uprzeciwną. Wodą, choby wiadrami, ale wodą, tak jak to kiedyś, tak. a nie takimi ja wam powiem, jak ja pamiętam jeszcze do podstawowej szkoły chodziła, to te synki, myślę, że tak kiedy parfum miał z kiblami, a to przyli ze zadku, żeby nalali wody. Ale pamiętam... A im zimniejsze, tym lepsze. Jak z hydrunetką roz przyjechalibyście, to dziołki widziały, taką hydrunetkę mieli, jak naplumpali, to moja mama użyczała, dziołka, wyleź na ulicę, żeby oni miała wody w chałupie. Ale nie zdążyłam na ta ulica wyleźć, bo już na schodach mnie dopadli. Co tym szlauchem jak loli, co to było uciechy, ludzie, a teraz przyjdzie psiknie ci tam ten parfinem, jeszcze nie wiesz, czy to wonio, czy to śmierdzi, nie? Tak, to no, godność. A najgorszy wezmą, żeby śmierdziało. Ja, tak, te, a jeszcze potem czekło, za troszkę parfinu dwa razy cię siknie, co mu to dosz za te posikanie, nie? Ja, bo fajnie, bo parfiny. Ja jajca już żody nie chcę. No. Wnuki przyjdą, to sikają, ale to też przyjdą ze sikowką z wodą, bo wiedzą, że ją ryczarze bez parfina. Ale dzisiaj już się koszunką nie zadowolą. No, nie tak już to już tak, coś chcą więcej. Moje synki też tylko czekają na dwie rzeczy w te święta. Na zająca. Ja, to musiał być zająć. No i na te słodycze w ten dany poniedziałek. Ja, ale też zajączek był fajny. Pamiętacie? A co przynosi zajączek? U mnie zawsze było tak, że zajączek przychodził i pod krzok. Zostawił pod krzokiem. Ale we więcej miejsca, żebyś miała co szukać. Trzeba było se szukać. U mnie to jest tak dalej. Ja, u mnie też tak jest, tylko u mnie też taka tradycja, że jak synkami malujemy te jajca, bo to wiadomo więcej w tych owikach, ale też każdy z nich musi chociaż jedno jajco pomalować od siebie, ze swoim imieniem i stawiają do okna, żeby zając wiedział, kiedy tam mieszko. I żeby te żebyś paczki nie zostawić. Ominął tej chałupy, więc stawiamy to do okna na parapet i synki rano stowają, przychodzą, jak widzą, że jajca znikły, to znaczy, że ten zając już był i Kaś, te paczki są w tym zagródce pochowane. Więc przeważnie jeszcze w piżamach, ale jak jest zima, to jakoś kurtkę obleką i lecą na ten i szukają. I szukają. I szukają. I co roku to z to mają coraz większy problem, bo ten zając jest taką ma fantazja w tym pakowaniu. A co to by chcieli, żeby im ten zajączek nie przyniósł? Ale u mnie była taka tradycja, że zawsze zajączek przynosił słodycze. Tak, i tak powinno być. I żadnych zabawek, żadnych głupotek, słodycze. To i nawet na dzieciątko. Takie zabawki to są na dzieciątko, takie wieszynki. U nas też są takie małe, skromne prezenty, chociaż powiem szczerze, że synki przeważnie też dostają sikawki. Bo to wykończą w ten lany poniedziałek, więc na nowy rok potrzebują nowe sikawki. No to taki dziś robią taki. Mój chłop kiedyś nawet szedł sikać z takim urządzeniem do opylania drzew. A, no. To ja to naplumpał, a ty sikął. I sikął. No. Ja. Mają rozstomęte pomysły chłopy, ale będzie to była woda, nie? Woda, a nie woda. Tam parfiny. Ale też i widzisz... jeszcze wam powiem, że jo zawsze leja, jak kiedy przyjdzie i jo oberwia tą zimną, to jo potem leja ciepło. Żeby ta następna miała się już dobrze. Już cieplejsza woda to miała też tak. Ale też ty zając się dowoz pod jeden krzok, czy tak byle kaj? Nie, no byle kaj właśnie. To wydają to... jak zając kieco. Kaj się tam wysmoli, tam się szuka, nie? Tak szukają. Ja w trowie, w krzoczkach. I nierozki nie umią znaleźć w ogóle, ale go domu szukajcie dalej, szukajcie. Ja, ale to fajnie, tak nie? Ale to już my zaprzyli aż na poniedziałek. No ale jeszcze teraz widzicie, już mamy środa. Jeszcze 3 dni postu mamy i takiego wielkiego postu przed tymi świętami. No. Tu my pościli już 40 dni, przygotowywaliśmy się do tych świąt. No a teraz Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. A w ta Wielka Sobota trzeba jeszcze wytrwać do rozwiązania tych dzwonów, a ten wóżty wtedy tak a to pachną. Tak ciągnie! Ja wam powiem, my się z dziecko śmiali z mojego taty. Bo jak żył, to on tak, no pościł już, bo kiedyś się pościło czwartek, piątek, sobota. Potem już to tak zelżało, że ten czwartek odpuścili, ale piątek i sobota musiał być post. Ilościowy i jakościowy, bo zresztą tak jest do dzisiaj. Na pewno w każdym domu chrześcijanina, katolika, to dalej jest i człowiek się tego tak trzymie. Ale wiecie, jak potem ta rezurekcja już też robili na wieczór w te soboty, to mój tata no słuchał bez te okno, kiedy te dzwony rozwiążą. To se już ciepny ten kusek tu do garca i se go zgrzał, bo już nie umiał wytrzymać. Się idzie z tym koszyczkiem, a to tak wonią w ta sobota przy święceniu. Chciało tak ręką ściągnąć i wyciągnąć z tego koszyczka. Prawie. No to jeszcze, a jeszcze chciałaś coś powiedzieć. Ja, bo my jeszcze też mamy w Wielki Piątek taką tradycję w rodzinie, że całą rodziną idziemy do kościoła, no i pocałować ten krzyż.
ale ja... to zawsze Wielki Piątek, sam wieczór, to nawet koło 21 na wieczór i wtedy nie ma tak dużo ludzi w tym kościele i tak to idzie fajnie przeżyć. No, bo już ten czwartek, piątek się chodziło tak do tego kościoła i to było długo, niekiedy 3-4 godziny. Niekiedy już też tak nie wysiedzieli. Teraz już to skrócają, ale tak jak Godosz, ten Wielki Piątek zawsze po tych wszystkich, ja to pogodą, oracjach w tym kościele, to wystawiali ten krzyż i ci ludzie szli jeden za drugim fajnie pocałować tego pomoczka i w ta sobota już było tego luzu więcej. Ale ja bym no powiem dziołchy, bo teraz tak widzicie, jak my tu robili porządki, bo wy zresztą w chałupach na pewno też, przed samymi świętami człowiek robi, żeby już ten piątek, sobota mieć wszystko porobione, tip-top, wyszykowane. A z tego co wiem, to niektóre baby ani nie ważą piątek i sobota, żeby jasę nie namarazić tej kuchni, nie? Ale moja starka mi dziecko padała, ja nie wiem co to za głupota, przed samymi świętami takie porządki robić. Godą dziecko, dobro gospodyni, ma porządek cały rok. No ale u nich było taka moda, jak to kiedyś jeszcze w tych chałupach, nie było tak delówków, chociaż już potem były, ale tak i ściany w kuchni były białe, nie było takich kuchni pięknych, nie? Takie kredensy już były, ale tak jak teraz te nowoczesne, wszystko sterylne, takiego czegoś nie było. To moja starka dziecko godała, że oni w ten Wielki Piątek dopiero ta kuchnia bielili. To już było, to Wielki Piątek to było bielenie kuchni. Wszystko musiało być porobione, ale kuchnia na samym końcu. Ja sobie tak pomyślałam, Boże, jakby to tak jeszcze malować w piątek ta kuchń, to kiedy ja bym z tą kuchnią była gotowa, to do nocy by to trzeba było wszystko myć. No. No, ale nie było tyle w kuchni, tak godą był tam taki kredens piękny, ja taki buffet, czy jakoś tam jakaś inna szafka. Ale nie tak jak dzisiaj o te kuchnie, nie? Wszystkie elegancki w tych szafkach, wszystko wyciągaj, myj, no to by było za nieskoro wedle mnie. No, ale były takie tradycje, że to się dopiero tak robiło, nie? Ale no, to pozmieniało się to wszystko. Kiedyś też moja babcia mi opowiadała, że chodzili do strumyka nogi myć. Ja, święta, bo to ja to było tak. Na przykopy, tylko teraz tych przykop nie ma. No, tych strumyków, jakbyśmy chcieli te nogi kiedyś umyć, to bym musiały. No, to by był problem. No i o to miała fajnie, bo naprzeciwko mojej ojcowizny tam był taki stowek, a do tego stowka z takiego źródełka leciała woda. To ja pamiętam, ale to tak jeszcze było w podstawówce, potem już to zanikało. To my z dziołchami chodziły rano, my o 6 stowały i szłymy do tego strumyka, pod ta zimna woda, niekiedy babcia ryczała, bo go do... Chcecie się choroby nabawić jeszcze przed samymi świętami? Mini, ale z drugiej strony zaś była rada, że my to tak ta honorowali jeszcze ta tradycja tak, że my tak szli, nie? No ale dzisiaj to młodzi już by ani nie szli, by się boli, ani nie ma kaj, to jest to najgorsze, że nie ma kaj właśnie. No ale tak fajnie te święta wielkanocne, tak fajnie są, chociaż żeby my no tak mogli teraz się spotykać, bo już w zeszłym roku my sobie tak siedzieli w domu, a lato się też na to zanosi, no, że se posiedzimy, a tak ten przyszedł, tak to rodzinnie było, tak inaczej troszkę, a ta pierwsze święto Wielkanocy, nie? To teraz tak słyszę, ważą żur jak jakiś tam z kiełbaską, śniadanie wielkanocne. A my u nas doma to jakoś wam powiem, nie pamiętam tego. Dziecko, wiem, że był wóz z grzoty na śniadanie. To było śniadanie wielkanocne. Wóz z grzoty, dziwne. Ja. No. U mnie zaś jajecznica. A u mnie na śniadanie, no to przede wszystkim się je te święcone, co się w sobota poświęci, dzieli się jajkiem. Bo to tak jak na święta Bożego Narodzenia to tym opłatkiem, to na święta wielkanocne to tym jajkiem się dzieli, składa się te życzenia. Ale też do końca nie wiem, czy to tak nie jest bardziej jeszcze podtrzymywane przez moja mama, bo moja mama to z gór pochodzi. Także my też tak trochę mamy wymieszane te tradycje. No bo co region, to tamte tradycje inne. Nie? No. Na przykład taka babka wielkanocna, na święta się tam piecze makowce głównie, a na święta wielkanocne musi być baba wielkanocna, nie? I to też tą babką siedzieli człowiek, każdy na talerzyk, se weźmie. Babcia tak, moja to piecze kołocz. A, no kołocz. Że ten kołocz upiec to też jest sztuka. Ja próbowała jakoś mi to, nie wiem, chociaż moja dużo babcia piecza, ale nie poradza tego. Kołocz, moja... i to u nas ten kołocz to jest tak na takie wielkie święta. To jest na maśle dobry taki rychtyk. Taki prawdziwy, no i wyruszany, to trzeba siły. Ja wam powiem o dwóch synków, co są cukiernikami, więc robili w cukierni, oni kołocz umią upiec. Ale jak ja im padam, wiecie, byście też mogli upiec blacha kołocza. O mamo, ja się takimi duperelami nie będę zajmował. Albo piecza dużo, albo nie piecza wcale. No a ja wam powiem, ja tam piecza, dużo upiecza, rozmaite ciasta. Ale nie poradza drożdżowego. Nie wiem czemu. A moja teściowo jest z Połomii.
I tam to jeszcze mam dodatkowo tradycja na święta, bo oni pieką święcelnik. I w środku to masz takie ciasto, to wygląda jak babka, a w środku masz boczek, kiełbasa. To jest święcelnik, piecze się inny raz w roku i tylko na święta wielkanocne. I to na pewno na śniadanie wielkanocne, na pewno też to my zawsze jadamy na obiad do teściowej, to jeszcze do tego obiadu też dostaniemy. Słuchaj Magda, słuchaj, bo my ze Starką, wiesz, po jednym kąsku. Dobra. W tym roku. Ja myślę, poślesz chłopa posikać do mnie i do Żanety, no i to tam zapakuj po kąściczku. Dobra, załatwia u teściowej. No to się bardzo cieszymy. My zaś domy na przykład naszej zisty. Wielkanocny. Na pewno się ucieszy. I skołocze od babci. I wiecie, jak będziemy mieć gościna. To my już tego koszyka nie uniesiemy. Jak my to wszystko tu powkładamy do tego koszyka, to tego nie uniesiemy. Nie staraj się, uniesiesz. No wszystko se fajnie tu poświęcić, co cały rok by się nam darzyło, żeby nam nigdy tego jedzenia nie zabrakło. Przede wszystkim chleba, bo choćby tam w ucztu nie było, to się człowiek obydzie. Ale ten chleb to jest powszedni nasz chlebiczek. Tego co trzeba i szanować, bo ludzie dzisiaj go nie szanują. Jak mój wnuk zawsze go dowiesz, babcia, chleb trzeba szanować, bo to jest drogocenny produkt. I wszystko możesz se tam wycieplić, ale chleb trzeba szanować. I ja wam powiem, ja do dzisiaj tak nauczono z domu, że jak mi chleb suchy zostanie, bo kiedyś to się tam kury chowało, więc to się do bytku dało. No teraz nie ma tych kur, nie ma komu dać. Ja se go dycko wysusza i woża do szwigry od synka, co chłowie kury, ale nie poradza ani kościczka tego chleba wycieplić. Nie wiem, jakoś my tak też, je tak, nauczono szanować ten chleb i myślę, że to tak powinno zostać. Szanujmy se ten chleb, mnie bo to jest... Mnie też tak uczyli, ja też wszystki... pozostałości susza i do dziadka, do kurek. No i to jest najważniejsze. Na zamiana na jajka. To masz fajnie, toć. No widzicie, dziołuję, że ja ogromnie rada, żeście mnie też tu odwiedziły w tej izbie. Zapraszam was zaś. Nie przesadzić do tego koszyka, już pomału wszystko tam korektujemy, co by da miała. Ja to wam tam jeszcze dołożę, co byście tak nie miały, to wam podokładam. Ale ja ogromnie rada, żeście mnie tu odwiedziły i zapraszam was zaś. Przyjdźcie zaś też tu pewno, do mnie, że odwiedźcie mnie. No i czekam na was. I życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych. Dziękuję. Mokrego dyngusu, żeby was szlały te wszystkie kłopy. Biera się do... Ale wodą, nie parfidą. Tak jest. To będzie najważniejsze. Bo to jest uciecha, tak to ma być. No to zdrowych, wesołych świąt. Wzajemnie, Starko. Do zobaczenia. Dziękujemy. Ja dziękuję wam bardzo, żeście mnie odwiedziły. No to do zaś. Przyjechali z Bytomia. Ich utwory znamy z rozgłośni radiowych czy też stacji telewizyjnych. Zadebiutowali w 2018 roku i na scenie występują jako trio. Roman Smiczek, wokalista, a zarazem gitarzysta. Anna Kandziora, wokalistka i Robert Barlik, wokalista, instrumentalista. Już pewnie wiecie, kto będzie dzisiaj naszym gościem w izbie u Starki. Zanim jednak poznacie ich, teledysk w ich wykonaniu. Gdy patrzę w oczy Twe, widzę w nich swoją twarz. Bije z nich ciepły blask, co onieśmiela mnie. Bóg zawsze blisko mnie, patrz tak jak patrzysz dziś. Twój wzrok przenosi mnie w krainę marzeń mych. Czy szept, czy krzyk twój tak przepiękną barwę ma? Daje istnieć świat. Mów do mnie cały czas, krzycz kiedy zrobię źle. Gdy
nadejdzie znów, szeptaj historię do snu. Bać już nie muszę się. Przytulaj zawsze mnie, schowaj w ramionach twych. Chcę w nich zatapiać się, odpływać po kres mórz. Przytulaj zawsze mnie, schowaj w ramionach. Odpływać po kres mórz, po kres mórz. Teledysk już rozwiał wszelkie wątpliwości, a więc wszystko stało się jasne. Dzisiaj razem ze mną przy stole w izbie u Starki zespół Banita Band. Witam Was serdecznie. Cześć. Cześć, witamy. Witamy wszystkich. Na śląskiej scenie muzycznej od niedawna, 2018 rok. W tym samym roku utwór Tylko z Tobą, o ile dobrze pamiętam, świętował triumfy na listach przebojów. To taki bardzo dobry początek dla zespołu. Tak, mieliśmy taki bardzo dobry start. Piosenka bardzo się spodobała. No zresztą myślę, że piosenki o miłości ogólnie się podobają. Ale nasza piosenka właśnie bardzo się spodobała i z tego się właśnie cieszyliśmy. Tak, długo właśnie była na pierwszych listach, miejscach list przebojów. No i to owocowała właśnie naszą płytą, która ukazała się też za niedługo. Banita Band. Fantastyczna trójka rewelacyjnych osób, dobrze rozumiejących się między sobą. Ale wcześniej już każdy z Was w jakichś innych składach też brał udział. No dokładnie, ja mogę powiedzieć, że Banita Band to jest moim kolejnym zespołem gdzieś tam w ciągu tych 30 lat spędzonych na scenie. Nie przeczę, że gdzieś tam już wcześniej były też plany wyjścia na większą scenę. Był bardzo fajny zespół, Skandal, z którym wylądowaliśmy w szansie na sukces. No niestety trafiliśmy na program z Ewą Farną i trzeba było jej przyznać wyższość. Co nas to... Później kilka lat współpracowałem z Piekarskim Triem, które też tam przeżywało swój jakiś kryzys, jeśli chodzi o skład. Chciałem ich tam troszeczkę wspomóc na scenie. No, koncertowaliśmy, nie powiem, ładnych parę imprez, żeśmy razem zagrali. Natomiast gdzieś tam troszeczkę śmiecie naturalne to umarło, bo nowe pomysły tak by zatrzymały się w miejscu i nie było możliwości się wykazać, a że Romek ze mną był w kontakcie już wcześniej telefonicznie, już żeśmy się tak przymierzali do siebie od kilku lat, no to w końcu nasze drogi się spotkały, z tym, że w międzyczasie zdążyli już nagrać płytę z poprzednim kolegą, ze Sławkiem. Ale w pełni zaakceptowałeś ten wcześniejszy repertuar. No przede wszystkim jak już był wydany, to nie miałem wyjścia, tak? musiałem wejść, jak to się mówi, na gotowej i przejąć rolę. Albo wchodzisz w to, albo nie. Tak, przejąłem tą rolę, to stwierdziliśmy, że razem będziemy nowe pomysły realizować i mam nadzieję, że będą jeszcze ciekawsze i będziemy szli no do przodu. No i już mamy nową piosenkę, mamy razem w tym składzie, mamy bardzo ładną nową piosenkę. No, która aktualnie się bardzo fajnie spisuje. Też się właśnie, tak. I na listach przebojów kilku w tej chwili, także też dziękujemy tym, którzy na nas głosują, którzy wierzą i nam dodają otuchy. Dzięki Wam ta piosenka cały czas się utrzymuje tam na tych czołowych miejscach. I też ma troszkę inny charakter, bo jest też gitarka, jest troszkę bardziej nastrojowa. Ja bym powiedział nawet, że taki lekko klaptonowski, jakby się przysłuchać. Tak. O. A wracając do Twojego pytania jeszcze i całego tego, piosenka Tylko z Tobą jest na płycie pierwszej naszej właśnie takiej solowej, która nosi tytuł Miłość jest jak muzyka. Więc wszystko w temacie właśnie takiego. Tą płytę musicie Państwo mieć, a kiedy mówię o tej płycie, to powiem, że słuchałem ją od początku do końca i zauważyłem pewną cechę na tej płycie. Cechuje ją bez wątpienia melodyjność
i taki styl, który jest charakterystyczny dla zespołów, które trudnią się również muzyczną oprawą imprez okolicznościowych. Po prostu wy wiecie, jak stworzyć utwór pod nóżkę. Oczywiście. Jak gra się imprezy okolicznościowe, ma się pewne doświadczenie, wiemy, przy czym ludzie się bawią. Ja poza tym, że jeszcze gram z zespołem, to jestem też DJ-em i mniej więcej, wiemy już dokładnie, co ludzi rusza. Także chcieliśmy iść w tym kierunku, żeby jednak bawiło to ludzi. Czyli to musi być muzyka, która gra każdemu w duszy i jest w stanie wyrwać każdego do wspólnej zabawy. No, stawiamy na uczucia. Więc myślę, że każda muzyka, która płynie z naszych serc, z naszego, nie tylko głowy, bo teksty rodzą się w głowie, ale serce, my kochamy muzykę, więc to, jeżeli przełoży się na dźwięki, na nuty, to jest moc. To jest po prostu moc, która rusza wszystkich, myślę. Kto w zespole Banita Band jest odpowiedzialny za teksty? Głównie Ania. Ania, a kiedy najlepiej pisze się te teksty, kiedy ta wena twórcza przychodzi? No właśnie, tu nie ma reguły, przynajmniej ze mną nie ma reguły, to musi być takie coś, to musi być taki dzień, to musi być ta godzina, czasami to jest rano, czasami to jest wieczorem, dwa teksty napisałam, jak siedziałam w domu, byłam chora, oczywiście wtedy nie na pandemię, nie tego, tylko zwykła grypka, anginka mnie złapała, no i właśnie powstał uśmiech na przykład powstał, piosenka Uśmiech, gdzie właśnie tam jest w tekście właśnie, że cokolwiek by się nie działo, to trzeba się uśmiechać do ludzi, mimo że grypa, że szef jest nie taki, że tramwaj nie przyjechał, auto nie odpaliło, nieważne, uśmiechamy się. A kiedy powiedziałaś, że szef nie taki, czy w tej trójce jest jakiś szef? To było charakterystyczne spojrzenie, które Państwo z pewnością zauważyliście. Jak oceniacie swój styl muzyczny, który prezentujecie? Jak byście go zaszufladkowali? Właśnie staraliśmy się, żeby nas nie zaszufladkować tak do końca w jednym stylu, tylko pokazać, że jesteśmy takimi muzykami, którzy potrafią zagrać w różnych stylach. Oczywiście dominuje to, przy czym się ludzie dobrze bawią, tak? Natomiast no, gdzieś tam wieloletnie doświadczenie pokazuje, że nie warto grać tylko w jednym kierunku, a pokazać się. No, mamy takie plany co do, powiedzmy, tego materiału, który chcemy teraz w najbliższym czasie jakieś nowe utwory robić, nowe pomysły, żeby one były troszeczkę zróżnicowane stylowo, żeby to nie było takie typowe też i hajmat, i troszeczkę w kierunku popu, powiedzmy, ale oczywiście, żeby to było cały czas gdzieś kojarzone z tym, co ludzie lubią, to jest lekkie, łatwe i przyjemne w miarę. Ale nie chcecie mi teraz powiedzieć, że chcecie uciec od tej śląskiej sceny muzycznej, bo powiem szczerze, byłoby to takim wielkim nietaktem chyba z waszej strony, kiedy macie za sobą w takim krótkim okresie czasu bytności na tej śląskiej scenie muzycznej mieć za sobą aż tak fajną rzeszę sympatyków. Nie, absolutnie nie. Ja bym chciał, żeby jak najbardziej zostać tutaj, ten klimat śląski, żeby był i go słychać. Ale nowocześniej może. Ale może troszkę, właśnie... każdy coś od siebie, bo tak, każdy znów ma inne doświadczenia muzyczne. Podjęliśmy bardzo ważny temat. Muzyka do tańca, nią się trudnicie, czy trudniliście przez cały czas, ty nawet jako DJ, to daje się zauważyć w waszych kompozycjach, że trafnie strzelacie tą swoją twórczością i to są takie utwory pod nóżkę. Ale czy ten zespół Banita Band w całej plejadzie wykonawców śląskiej sceny muzycznej jest takim zespołem jak reszta, czy cechuje was coś innego? Ja myślę, że na pewno znajdziemy tam jakieś podobieństwa, ale jednak każdy próbuje coś od siebie dać, coś swojego. Ja na przykład jestem gitarzystą i lubię te mocne uderzenie czasami. No ja mogę tak podać przykład, na przykład Dżem jest też śląskim zespołem. Słychać też gdzieś tam, że zespół ma te korzenie śląskie, ale no nie grają muzyki tanecznej, a my tutaj łączymy troszkę inaczej, że jednak żeby ta gitara gdzieś tam była, żeby było to uderzenie mocniejsze. Ania zresztą ma mocny głos, potężny. Ja się staram swoje 3 grosze wtrącić, skoro doszedłem z zespołu z nowymi instrumentami, to żeby one też tam znalazły miejsce, a nie tylko gdzieś tam suchy podkład, do którego się dośpiewuje i dogrywa. No więc można wykorzystać ten saksofon, na którym coś tam parę dźwięków umie i powiedzmy jeszcze klarnet. Taki skromny, nie? Skromnością grzeszy. Niech reszta wyjdzie na scenie, po co tutaj. To była, drodzy Państwo, odpowiednia zachęta do tego, aby zaprosić zespół Banita Band na jakiekolwiek przedsięwzięcia estradowe, w których dobra muzyka będzie odgrywała bardzo ważną rolę. Muzyka jest waszą pasją
i takim dodatkiem do życia, takim bardziej rozrywkowym, czy jedyną profesją w życiu? No u mnie niestety na świadectwie, znaczy może nie że niestety, ale ta muzyka na świadectwie winie jako, niestety, jako zawód, który miałem na co dzień wykonywać. No cóż, miejsca na dzień dzisiejszy i w filharmoniach, i w wszystkich innych instytucjach są ograniczone. Kiedyś były troszeczkę inne czasy, więc staram się ten zawód pogodzić z innymi, tak? No, trzeba coś było jeszcze w życiu innego zacząć robić, żeby na to codzienny chleb zarabiać. No i ta muzyka stała się i pasją, i czymś takim, czym się lubię dzielić, tak? No, wziąłem się też za nauczycielstwo, czyli uczę przedmiotu muzyki w dwóch szkołach. Myślę, że młodzież bardzo ten przedmiot lubi, bo staram się go w taki nowoczesny sposób przedstawiać. Nie śpiewać tradycyjnych, utartych piosenek. Oczywiście wtedy, kiedy trzeba zaśpiewać piosenki niepodległościowe, to trzeba, ale tak staram się na lekcji również przemycać te nowe przeboje typu Despacito i tak dalej. Rozrywkowy lektor! No, tak się staram, żeby to wyglądało. No ale... No jako moi koledzy i koleżanki z zespołu. No właściwie mój zawód też się wiąże wszystko z muzyką. No, ze względu na pandemię jest to w jakiś tam sensie ograniczone, bo tak chyba tak dość mocno się zaangażowałem w promocję zespołu tutaj i generalnie stworzenie całego tego projektu. Ale poza tym wszystkim jeszcze jest gitara, czyli szkółka gitarowa u mnie w moim przypadku. Też otworzyłem niedawno sklep internetowy z instrumentami. A co jest bardziej chodliwe, gitara czy ukulele w obecnej dobie? A to jest, powiem Ci, pół na pół. Bo tak bardzo często spoglądając na znajomych nawet, zaopatrują się w ukulele i... Tak, mniej miejsca zajmuje w samochodzie. Tak, jest jak to, się jedzie to jest taki instrument. Pokrowiec kosztuje mniej. Też, tak. Ukulele też, samo ukulele też nie jest drogie, bo to jest dość tani instrument i, no i fajny, taki dość przyjemny. Chociaż nie każdy lubi, moja żona twierdzi, że nie lubi brzmienia ukulele. Osobiście gram na gitarze i wiem, że to kosztowało sporo wysiłku, nawet będąc małym brzdącem, żeby złapać tą długą gitarę jazzową. W porównaniu do ukulele, szybciej nauczyłbym się na ukulele grać, czy na gitarze? No, myślę, oczywiście tak. Na cztery ukulele jest, tak, i łatwiejsze chwyty. Tak. Nylonowe, bardzo proste. O, taki przykład, akord F-dur jest zmorą dla niektórych gitarzystów, zwłaszcza początkujących. Na ukulele tylko dwa palce naciskamy. Drodzy Państwo, po co mama kupiła mi gitarę? Mogła mi kupić ukulele. Ale w tych czasach chyba tego instrumentu jeszcze w Polsce nie znaliśmy, albo był, ale był słabo rozpropagowany. Tak. Ale jak grasz na gitarze, ja też gram na gitarze i córce kupiłam ukulele, więc popatrzysz na diagram i sobie przestawisz palce, to się poprzestawia, ale jest inaczej niż na gitarze. Tak, ja mówiłam, a chociaż córa i tak mi mówi, mamo, ty to i tak szybciej chwytasz niż ja. No, ale ona dopiero zaczyna i uczy się tych właśnie chwytów na ukulele. Ja się mam podstawy troszeczkę, więc muszę se spojrzeć, no i szybciej łapię, o, i ona jest... Grasz na gitarze? No tak. Pokaż paznokcie. Tak troszeczkę. Radzę sobie, ale nie tak jak Romek. Czego można życzyć w obecnej dobie zespołowi Banita Band? Bo te sceny na razie martwe, no nie wychodzimy zbyt często na scenę, ale czego można Wam życzyć? Takim uśmiechniętym przez cały czas, pełnym optymizmu. No myślę, że przede wszystkim tego powrotu na scenę, żeby gdzieś, jak się uda, to świństwo opanować, gdzieś troszeczkę stłamsić, jak to się mówi, żeby te sceny się z powrotem otwarły i żebyśmy mogli do tych stęsknionych ludzi wyjść z powrotem i pokazać i nowy repertuar i na co nas stać, oczywiście, tak. Ale takiego też otwartego serca, takiego otwartego umysłu, takiej weny, żebyśmy właśnie dalej mogli komponować takie ładne piosenki, jak to powiedziałeś. Jak doszło do tego, że pojawiliście się wśród plejady wykonawców śląskiej sceny muzycznej? Chcieliście, bo czuliście, nie wiem, potrzebę utożsamiania się z którymś z wykonawców sceny? Czy to tak było, no wyjdziemy na tą scenę, bo może ten zarobek będzie łatwiejszy? No dla mnie to było spełnienie marzeń. Ja całe życie śpiewam, całe życie jestem z muzyką, chociaż na co dzień jestem instruktorem terapii zajęciowej, tak, w warsztatach.
w Bytomiu, jednych z. No i tam też przemycam tą muzykę, tak? Też mam taką pracownię animacji kulturalnej, więc i teatr, kino, ogólnie to, co związane z całą z kulturą, tak, i ze sztuką, ale właśnie muzyka bardzo, bardzo. I to od lat to było moje marzenie, tak, żeby mieć taki stały zespół, żeby występować na scenie, pokazywać się, dzielić się z ludźmi moimi emocjami. Ale ten żywioł. I tą radością. Miałaś już wcześniej okazję pokazać na scenie, na przykład u boku Mariana Matuli. Miałam, tak. Były takie małe projekty, tak, tak, z Marianem oczywiście, tak też, no i z innymi wcześniej zespołami, tak. No były tam takie perełeczki, a tu mogłam tak na wypłynąć na taką szeroką wodę. I wśród wszystkich perełeczek w waszym życiu, całej trójki, udało się zebrać te wszystkie perełki w jedno miejsce. Jak się czujecie teraz w tym towarzystwie? Ta trójka, wesoła, pełna optymizmu, pełna werwy i zapału, żeby pojawić się na scenie. Znaczy, na pewno troszeczkę optymizmu. Cały czas żyjemy jakimś tam optymizmem, że uda nam się jeszcze gdzieś tam wyjść bardziej do przodu, przede wszystkim no, na te koncerty. No i jak to będzie wszystko gdzieś szło w parze, no to myślę, że repertuar się pojawi i nowe przeboje się pojawią i tak wszystko jakoś po kolei. No. Ale atmosfera jest super w zespole, bo się rozumiemy, bo się lubimy przede wszystkim, tak? Ja zawsze mówię, że zespół to trochę jak rodzina. Bo jednak jak no, jest są te koncerty, to jednak dużo czasu się spędza ze sobą. I tutaj no, trzeba się rozumieć, trzeba mieć jeden ten tor, tak, jedną drogę, którą się idzie razem, tak? I to wymaga poświęceń, no niestety. Każdy z was ma za sobą odpowiednie doświadczenie na scenie muzycznej. Czy teraz, jako Banita Band, wychodząc na scenę, czujecie stres, czy już go nie ma? Zawsze jest. Zawsze jest trema. I ona musi trema, być. Ktoś kiedyś powiedział, zawsze, że musi być trema. Jak już nie masz tremy, to jest taki mobilizator. Tak. Chyba. Jak wychodzisz na scenę, nie masz tremy, to już to jest taka rutyna się z tego, taka się robi z tego. Ktoś tak kiedyś powiedział. Musi być przecież, zawsze taki. My przecież nie chcemy być rutyniarzami. No. My chcemy żyć razem z publicznością, opowiadać im to, co przygotowaliśmy wcześniej. Tym bardziej, że każda publika jest właściwie, może być inna, tak? No bo więc. Różnie reaguje, ale powiedzmy. No, trzeba umieć zawsze to wypośrodkować, czyli na jednym koncercie można po ludziach wyczuć, że idą bardziej w taki deseń, no to gramy inne piosenki na początku, inne na koniec, tak, żeby ich może stopniowo rozbujać. Są tacy, którzy trzeba, jak to się mówi, z grubej rury zacząć, tak, żeby potem ich dopiero wyciszyć, wyhamować. No więc też różne taktyki też się na scenie przyjmuje, nie? Szanowni Państwo, prawdziwi taktycy dzisiaj razem ze mną przy stole. Oni doskonale wiedzą, jak odnaleźć się na mniejszej czy też większej scenie. No cóż, byli razem ze mną, sprzedali odrobinę prywaty, opowiedzieli o tym, co nas czeka z ich strony, ze strony zespołu Banita Band w najbliższym czasie. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony czas, mile i przyjemnie spędzone chwile przy aromatycznej kawie w izbie u Starki. Smacznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Polecam. Dziękuję. Zanim jednak pożegnam się z Wami, chciałem zapytać, jak się czujecie w izbie u Starki. Bardzo tak fajnie. Ja trochę się czuję jak właśnie w domu ich dziadków. Jak w domu, tak. Ja. Bo Uma też gdzieś tę tradycję śląską tutaj czuć i za sobą ten kredens. Taki byli. Przypomina mi dom babci. Ja się w tym kredensie pamiętam, jak jeszcze były szufladki, ja się chowałem. Pamiętam. Ale mieściłeś się w tej szufladzie. Tak, no kiedyś byłem dużo mniejszy. Nie tyle w szufladzie, co inaczej było. Pamiętam, że babcia też miała gęsi na ogródku, tak? I jak przed jakąś tam większą imprezą czy świętami opowiadali mi to później, bo oczywiście jak byłem całkiem mały, ale wiem, że chowałem gęś do tego i wyciągałem szufladę, że miała gdzie głowę wyciągać. Nie? Także ona potem gęgała sobie tak z tego kredensu. Wspomnienia są fajne. Rozrywkowe towarzystwo, zespół Banita Band. Dziękujemy. Iść, bo tylko Ciebie kocham.
jesteś, kiedy potrzebuję cię. Ja nad życie kocham cię. Tylko z tobą chcę przez życie iść, bo tylko ciebie. Płyty wykonawców, którzy goszczą w programie Rozmowy w Izbie u Starki, można nabyć w sklepie internetowym www.śląskiepłyty.pl. Czas niestety biegnie nieubłagalnie, fajnie nam się wspólnie razem gaworzy w Izbie u Starki. Na dzisiaj to jednak koniec naszego programu. Zachęcam jednak do polecania naszych odcinków swoim znajomym. Niech i oni wiedzą, co w przysłowiowej trawie piszczy. A ja kłaniam się nisko. Tomek Cibła.